Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji w naszej grze Syberia The World Before. Lato 1944 roku. Dana wraca do schroniska z Leonem, który cudem uszedł z życiem z Baltajaru. A razem muszą wypełnić misję dla ruchu oporu. Spróbują uporać się ze swoją przeszłością i być może zaczną snuć marzenia na temat przyszłości. No i mamy tutaj porozmawiać z sojusznikami. Jeszcze raz otworzę. Z sojusznikami przed użyciem radia i ustawić radio. Spójrzmy. Aha, czyli to, co żeśmy już oglądali w poprzednim odcinku. To już drugi raz nie będziemy tego przeglądać. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś jest, tak żeby czegoś nie opuścić. Jeden z obrazów Leona namalował też mnie na tarasie tego lata, gdy się poznaliśmy. Podarował mi ten obraz, żebym o nim pamiętała, gdy będzie w Baltajarze. Brązowy cień pewnie go zniszczył, kiedy splądrował galerię taty. No tak. To już więcej chyba nic nie ma, a nie, jeszcze coś tutaj możemy sobie spojrzeć. Herr Gustav przydzielił mi ten pokój, gdy tu pracowałam. Spędziłam tu z Leonem wiele miłych chwil. Kiedy wyjechałam do Londynu z Juntą, nie sądziłam, że jeszcze tu wrócę, ani że będę tu z Leonem. No dobrze. No, okej, wychodzimy w takim układzie. Gdzie my mamy się teraz udać? Tutaj chyba już dalej pójść nie możemy. No cóż, no to idziemy tam. Co, nie możemy tam przejść? No, czekajcie, tutaj coś... Oj, nie, tu chciałem. Nie, tu chciałem, nie w to miejsce. Chciałem się tam cofnąć, tam wydaje mi się, że były jakieś drzwi otwarte. Nie wiem, czy mi się tylko wydawało, czy faktycznie tak było, ale zaraz... Chyba mi się wydawało. Tu więcej nic chyba zrobić nie będziemy mogli. No tak. Dobrze, zejdźmy na dół. Sądząc po wyposażeniu, grupa Leona jest świetnie zorganizowana. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o wszystkich grupach ruchu oporu. A no więc właśnie. Porozmawiajmy. Można? Leni zbliżyła się do Goruna. Cieszę się, że znalazła sobie przyjaciela. Herr Gustav oczywiście nie szczędzi jej uwagi, ale zbyt dużo czasu spędzała w samotności. Prawdziwi towarzysze broni. Od razu widać, że tę trójkę łączy wyjątkowa więź. Gorun opisywał Leona jako swojego brata. Musieli przeżyć razem mnóstwo przygód od czasu, kiedy Leon ocalił go z rąk Herbergera. Przepiękne rysunki. Dla ciebie, Dano Rose. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Ludwiku. Zupełnie tak, jakby był pan wtedy z nami. Leon mówił. Opowiadał o mnie? Przez cały czas. Pójdę już. Do zobaczenia, panie Ludwigu. Ten obrazek przedstawia chyba Leona i mnie.
Gorun musiał go narysować na podstawie opowieści Leona. No. Dodano dokumentów, otwórz dziennik, no zobaczmy. Nic tu nie widać w dokumentach, pusto. Dziwne. Tu chyba coś powinno być. No nic, spróbujemy porozmawiać z sojusznikami przed użyciem radia. Patrząc na propagandę skierowaną przeciw ruchowi oporu, można by wywnioskować, że brązowy cień jest zdesperowany. Harold Exner. Naukowiec, który zdaniem MSZ posiada informacje kluczowe dla działań wojennych. Został niedawno zdemaskowany i stąd cała nasza operacja. Nie będę o tym wspominać podczas odprawy, ale to podobno bardzo kłótliwy człowiek. Schronisko. Miejsce, w którym Leon i ja się poznaliśmy. Mapa Alp. Tu nic... O nie, możemy coś... Schronisko. Punkt początkowy naszej wyprawy do Szwajcarii, która rozpocznie się już jutro. Aha. A to? Żeby dostać się do Szwajcarii, musimy przekroczyć z przesyłką Przełęcz Diabła. Podobno nie jest to wybitnie wymagająca trasa, ale i tak potrzebujemy nadzoru zawodowego alpinisty. Szwajcaria. Przesyłka będzie tam bezpieczna. Okej. I tu więcej, już więcej, więcej, więcej nic nie możemy zrobić. Na drugiej stronie nie ma nic. No okej. Gorun musi być dla brązowego cienia prawdziwą zmorą. Z pewnością to on jest super bojownikiem, o którym tyle się mówi w Londynie. No tak, tam widzieliśmy wcześniej plakat właśnie, że go poszukują. Alianci nie są w stanie zapewniać bojownikom wystarczająco dużo zapasów, żeby ci mogli zrezygnować z tradycyjnych metod. Zapas broni. Po odejściu Hergustawa członkowie ruchu oporu urządzili tu sobie posterunek. Brązowy cień raczej się nie ucieszył, kiedy Leon i jego ludzie zaczęli rzucać jego granatami. No to z pewnością. Tu już więcej nic nie możemy chyba zrobić. Dobrze. Zobaczmy na zewnątrz, żeby porozmawiać z sojusznikami. Później porozmawiamy. Leni! Czego chcesz? Rety, aleś ty wyrosła. Jak sobie radziłaś? Chyba dobrze. Doszły mnie słuchy, że brązowy cień kilka lat temu zamknął schronisko. Widzę, że wasza grupa na tym skorzystała. Ale co z Hergustawem? Czy on... Zmarł? Nie, wciąż żyje. Chociaż dla mnie mógłby być martwy.
To naprawdę niesamowite, że ty i Leon walczycie u boku kogoś, kto pochodzi z tak dalekiego kraju. Tak. Kiedy Leon ocalił go w czasie wyprawy do Baltajaru, plemię pana Ludwiga wzięło go do siebie na zimę. Stali się nierozłączni, jak bracia. Tak się zżyli, że pan Ludwik postanowił przybyć tu razem z Leonem. Teraz jest naszym najlepszym bojownikiem. Stał się postrachem brązowego cienia. Na razie, Leni. Z kim możemy jeszcze zagadnąć? Tutaj możemy jeszcze porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy z tym kimś. Wszystko w porządku, Herr Exner? Denerwuje się pan? Jeśli chodzi o jutrzejszą operację, to zapewniam, że nie ma się czym przejmować. Leon jest najlepszy z... Guzik mnie obchodzi ta operacja. To o co chodzi? O moją żonę, André. Mówiłem waszym zbirom. Nie wyjadę stąd bez niej. Bez żony? Przykro mi, Herr Exner, nie mamy rozkazów względem... Mam w nosie wasze rozkazy. Nie wyjadę bez Andrei. Jasne? Nie. Macie mnie za łajdaka, prawda? Podłego egoistę, który chce ryzykować życie innych dla swojej ukochanej. Tak sobie myślicie, prawda? Obawiam się, że nie znam pana na tyle, żeby mieć jakieś zdanie. Poza tym, jestem tu, żeby wykonać misję, a nie oceniać. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny i nie oczekuję współczucia. Ale czy odrobina zrozumienia to zbyt wiele? A pani, co by zrobiła na moim miejscu? Co by pani zrobiła, gdyby dla dobra sprawy kazali jej porzucić tego alpinistę, którego tak pani hołubi? Przecież wy zmuszacie mnie, żebym porzucił André. Spróbujmy to. No więc szczerze mówiąc, na pańskim miejscu chyba zrobiłabym wszystko, żeby tylko ochronić ludzi, którzy są mi bliscy. Rozumiem. Dziękuję, Fräulein. Wszyscy chyba czują się dobrze. Mniej więcej. Powinnam wrócić do radia. No dobrze. Czy to jest radio? Nie, chyba to nie jest radio. A może? Nie, to są jakieś ładunki wybuchowe. Radio jest chyba w pomieszczeniu, bo tutaj go nie widzę. Myślałem, że to jest radio, ale to raczej nie. Nie, to nie jest radio. Czyli musimy chyba wrócić z powrotem tutaj do środka. Czy jest jakaś podpowiedź, gdzie to radio się znajduje? W torbie z radiem mam instrukcje od MSZ dotyczące nawiązywania kontaktu. Aha, w ten sposób. W takim razie szukamy radia. Tutaj to nie, bo to... Właśnie, to jest to, co żeśmy oglądali. Tak sądziłem. Ale tutaj gdzieś może to radio. O, jest radio. Sprawdź. Chyba to?
ta część radia służy do odbierania wiadomości. Czyli odbiornik. Receiver. Włączmy. Częstotliwość. Chyba to w megahercach wyrażone. Od 6 do 9 megaherców. Ciekawa jaka modulacja. Nic nie wiemy więcej. A tu mamy nadajnik, ta część. Ta część radia służy do nadawania wiadomości. Sender? Transmitter powinno być. Dziwnie to się zachowuje. Musimy pewnie nastawić taką samą częstotliwość na nadajniku, jak i na odbiorniku. Jak się domyślam. Ale tu więcej nie ma żadnej... Potrzebuję dokumentów, żeby znaleźć właściwą wartość. Są w bocznej kieszeni mojej torby. Aha. Mikroampery. Meter switch. Tu jest pewnie gniazdo na mikrofon. A nie, tu jest mikrofonowe, a to? Czyli bawimy się w krótkofalarstwo. Gdzieś w schronisku na pewno jest coś, co spełni funkcję anteny. Aha, czyli jeszcze potrzebujemy antenę. Gdzieś w schronisku na pewno jest coś, co spełni funkcję anteny. No, rozumiem. Tutaj w bocznej torbie powinna być ta właśnie instrukcja. Puste. O, masz. To może tutaj? Albo tutaj. O, jest coś. Czy ja widzę alfabet Morsa? Przeczytajmy. Ściśle tajne. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, by skontaktować się z oficerem łącznikowym. W celu ustalania bezpiecznej częstotliwości rozszyfruj poniższy kod kontaktu. Więcej informacji w załączniku. 2111 12 12 1. Ustaw częstotliwość, którą w ten sposób otrzymasz w odbiorniku urządzenia. Przez odbiornik skontaktuje się z tobą oficer łącznikowy i przekaże nową częstotliwość do rozszyfrowania. Ustaw tę częstotliwość w nadajniku urządzenia. Użyj słuchawki, by skontaktować się z oficerem łącznikowym. Bardzo intrygujący, skąd ten ktoś będzie wiedział, że my już nasłuchujemy. No dobrze, w celu ustalenia bezpiecznej częstotliwości rozszyfruj poniższy kod kontaktu. Więcej informacji w załączniku. I tu mamy to. Alfabet Morsa. No i powiem wam, że nawet się zgadza. Tylko, że tutaj są same litery, tam były cyfry. Dokument określający zależność pomiędzy alfabetem łacińskim i kodem Morsa. No to się zgadza z rzeczywistością nawet. Ale... w jaki sposób tam miałbym rozszyfrować tą sekwencję, nie wiem. No tak czy inaczej musimy poszukać jeszcze czegoś, co będzie pełniło funkcję anteny. Tu już więcej chyba nic nie znajdziemy. Tak mi się wydaje.
Może już mamy coś, czego możemy użyć, ale no nie sądzę. Nie mamy nic oprócz pistoletu. Nie. Pistolet raczej na antenę się nie nadaje. Gdzieś w schronisku na pewno jest coś, co spełni funkcję anteny. Dobra, szukamy w takim razie czegoś, co spełni funkcję anteny. Tylko co to może być? Jakaś podpowiedź? Nie ma odpowiedzi. Żeby skontaktować się z Londynem, muszę znaleźć coś, co wzmocni sygnał. Wzmocni sygnał, czyli wzmacniacz. Czego możemy tutaj użyć jako antenę? Pytanie ze 100 punktów. Z nim możemy porozmawiać już teraz, czy dalej nie? No, chyba dalej nie. Tu nic się nowego... Leon mówi o tobie cały czas. No dobrze. Poszukajmy tutaj czegoś, co może pełnić funkcję anteny. Nie. Może tam w bufecie coś byłoby? O, tutaj bym chciał przejść za ten bufet. Tylko czy mogę teraz tam wejść? Poprzednio była taka możliwość. O, tu coś. Dlaczego Herr Gustav opuścił schronisko? Brązowy cień go zmusił? O. Tu więcej nic nie widać. Tu jest ten nasz piec. Też żadnej interakcji z tym piecem nie ma. No dobra, tu idziemy w takim razie chyba na górę, no bo jeżeli tu więcej nic nie ma. Spróbujemy znaleźć czegoś, co może pełnić funkcję anteny. Sterta rzeczy osobistych. Kiepski znak. Udało mi się wrócić z Wagen, pomimo że tego, że brązowy cień rozszerzył godzinę policyjną. Najtrudniejszym momentem było przekazanie rodzicom Franca wiadomości, że ich syn zginął podczas ostatniej misji. Jego ojciec był zrozpaczony, gdy dowiedział się, że nie będzie mógł odebrać ciała. Starałem się mu wyjaśnić, że Hart tak grzebie wszystkich poległych w wiecznym śniegu, że to taki zamarznięty cmentarz. Spoczywają tam w pokoju zjednoczeni z górą, z dala od łap brązowego cienia. Rodzice Franca wiedzieli, że chłopak był świadomym ryzyka, ale wcale nie było im przez to łatwiej pogodzić się z jego śmiercią. Próbowałem uspokoić ojca, ostatecznie poprosił po prostu o rzeczy, które zostały po Francu. Wydaje mi się, że możemy spełnić jego prośbę, ale wolę się poradzić, bo nikt wcześniej nie chciał ode mnie niczego podobnego. Co o tym sądzisz? Myślisz, że Leon miałby coś przeciwko? Tu więcej nic z tym zrobić nie możemy. Sterta rzeczy osobistych. Kiepski znak. No tak. Tu więcej nic nie ma. No i gdzie tu jeszcze możemy pójść? Najpierw jeszcze tutaj zinwigilujmy tą część. Tam bym chciał dalej się przemieścić, ale chyba nie mogę. Nie, no tutaj nie chciałem. Chyba żeby coś tu było, ale wątpię. Nie, no tu więcej nic nie ma. Tu jest jakaś skrzynia, ale ze skrzynią nic zrobić też nie możemy. I tam chyba dalej przejść się też nie da, coś mi się wydaje. A nie, można przejść. Myślałem, że się nie uda, ale się udaje. No co tu znajdziemy? Znajdziemy coś, czy nie? Czekajcie, tutaj zerknijmy jeszcze w to miejsce. Tu mnie to intryguje, jakbyśmy tu stanęli. Nie, ona tutaj nic nie jest w stanie z tym zrobić. Myślałem, że może akurat... Dobrze, wejdźmy tutaj do tego pomieszczenia.
Poszukajmy czegoś, co może pełnić funkcję anteny. To żeśmy już sprawdzali. Tutaj szafy nie otworzymy. Herr Gustav przydzielił mi ten pokój, gdy tu pracowałam. No tak, to już też żeśmy widzieli. Spędziłam tu z Leonem wiele miłych chwil. Kiedy wyjechałam do Londynu z Juntą, nie sądziłam, że jeszcze tu wrócę. Ani, że będę tu z Leonem. Czyli chyba widzę, że tu nic po nas. Nie ma tutaj żadnego elementu, który by był, mógł być anteną. Czy coś tutaj jeszcze dalej byłoby? Nie wiem. Może na strychu znajdę coś, co pozwoli mi wzmocnić sygnał. No dobrze, chodźmy na strych. Po kolei. Na górę, tak? Nie chcę schodzić, chcę wejść. Dobra. No i czego tutaj szukamy? Czy do wzmocnienia anteny służy... czy do wzmocnienia sygnału służy antena? To jest pytanie w tej grze. Schowek Junty. Raczej nie znajdę tu nic, co mogłoby wzmocnić sygnał radiowy. Aha. No, mawia się, że najlepszym wzmacniaczem jest antena właśnie, solidna, dobra antena. Więc być może o to chodzi. O, patrzcie, tutaj może z tego radia da się tą antenę zdemontować. Stare radio Herr Gustava. Spędziliśmy przy nim nie jeden wieczór, kiedy tu pracowałam tamtego lata. No. Ta antena wygląda na wynalazek Herr Gustava. No to bierzemy. Dziwna antena. Po podłączeniu tę antenę trzeba będzie rozłożyć. Aha. Bardzo dziwna antena. Pierwszy raz taką antenę widzę. Nie wiem nawet, jak ona mogłaby działać. Chyba, że to faktycznie dopiero po rozłożeniu gdzieś coś... No dobrze. Ale skoro jest tą dodana do ekwipunku... Dobra, jeszcze zobaczmy. Tak, jest antena nasza. Bardzo poręczna. No, oby była skuteczna. Niestety najczęściej jest tak, że jeżeli antena ma małe gabaryty, to ze skutecznością na tych niższych częstotliwościach w zakresie tam właśnie między 6 a 9 MHz, no to może być nieco gorzej. To jeszcze coś zerknijmy, coś jest, widzę. Moment. Aha. Czyli tu nic więcej nie mamy. Spójrzmy jeszcze tutaj, to jest nasz ten kufer. Więc Junta nigdy po to nie wróciła. Wcale jej się nie dziwię. W końcu wybuchła wojna światowa. No więc właśnie. Tutaj jeszcze mnie intryguje to. Ale bałagan. Po odejściu Junty, Herr Gustav przerobił jej ciemnię na jakiś magazyn. Czy ja mogę... Ale bałagan. Nie mogę po więcej. Po odejściu Junty, Herr Gustav przerobił jej ciemnię na jakiś magazyn. Więcej tu nic zrobić się nie da. No dobrze, mamy antenę, słuchajcie, to w takim razie wracamy z powrotem do naszego transceivera. Transceiver. Okej. Jesteśmy tutaj. Dobra. Schodzimy w dół.
Jesteśmy na dole. No i spróbujmy teraz po podłączeniu anteny, czy coś nam się dzieje. Gdzie? O, tutaj. A nie, dobrze. Nie. Nie do końca idzie tam, gdzie chce. Tu chcę na górę. I tu podłączamy sobie, słuchajcie, antenę. O, właśnie. Nie pasuje. Zdaje się, że z anteną jest coś nie tak. Co jest nie tak? Po podłączeniu tę antenę trzeba będzie rozłożyć. O. Musi być coś, do czego można ją podłączyć. Aha, czyli po prostu to jest rozkładanie anteny chyba, no tak. No. Dobrze, zobaczmy. To powinno wzmocnić sygnał. Świetnie. Rozkładane gniazdo, znaczy w zasadzie wtyczka. Ciekawy patent, no ale... Ojejku, co to za antena? Co za wynalazek? A tu jeszcze coś jest? Chyba popełniłam błąd. Jaki? Ten przedmiot nie działa. O, masz. Spróbuję czegoś innego. Czyżby to spowodowało, że przedmiot zacznie działać? Niemożliwe. Sygnał jest już na tyle mocny, żeby dotrzeć do Londynu. Taki bajer. Czyli między 6 a 9 megaherców, chyba że to są gigaherce, no to wtedy antena. Jakaś tam para... No nie wiem. Żeby skontaktować się z Londynem, muszę dostosować częstotliwość. No tak. No to pena daje, tak? Czekajcie, o co tu chodzi? Jeszcze raz to przeczytajmy. W celu ustalenia bezpiecznej częstotliwości rozszyfruj poniższy kod kontaktu. Więcej informacji w załączniku. 211 1212 2-1. Może to trzeba sumować? 2, 3, 4, 5. 5, 3, 4, 3. 5, 3, 4, 3. Nie wiem, czy to jest właściwy trop. Ale nie, no bo jak to... A, czyli z tym trzeba...
czyli tu mamy P, E, A, K, pik. Zobaczmy do naszych kwitów. No i słowo pik odpowiada sekwencji 8,4. Zobaczmy tu. No jakoś tak. Czy teraz uda się nawiązać łączność? Zobaczmy. Londyn, zgłoś się, Londyn. Słychać mnie? Odbiór. Mamy kontakt. Przesyłka bezpieczna. Powtarzam, mamy kontakt. Przesyłka... Wykluczone! Nie zamierzam ruszyć się stąd bez niej! Londyn, poczekajcie. Odbiór. Co się dzieje? Już! Niech Londyn się dowie, że nie porzucę żony! Herr Exner, przecież my... Nie, już dosyć. Andrea to moja współpracowniczka. Pod względem działań wojennych jest równie ważna, co ja. Jest w Wagen właśnie teraz i ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem. Musicie ją tu ściągnąć i przemycić nas do Szwajcarii. Razem! Nie możemy wrócić do Wagen. Brązowy cień zajął już całe miasto. Nie możemy opóźniać operacji. Idzie burza. Niedobrze. Nie zamierzam ruszyć się stąd bez niej. Londyn, słyszeliście? Przyjęłam. Bez odbioru. Mówią, że nie możemy pozwolić, żeby frau Exner została schwytana i przesłuchana. Na co jeszcze czekacie? Wyślijcie kogoś po nią! Zaraz. Chyba nie chcesz, żebym... Wybacz, Leni, ale nie ma wyjścia. Ludwik nie może sobie chodzić po Wagen. A ja muszę przygotować wszystko na przeprawę przez przełęcz diabła. Tylko tobie ufam na tyle, żeby... A ona to co? Co tu wybrać? Może to? Leni ma rację. Brązowy cień mnie nie zna. Mogłabym wkraść się do Wagen incognito i wrócić na czas, żeby... Nie ma mowy! To nie twoja misja. A poza tym... to niebezpieczne. Leon! W porządku. Pójdę. Leni, czekaj! Reakcja Leona i jego miłość do Dany doprowadziła mnie do białej gorączki. Postanowiłam więc się zemścić, robiąc pewien przystanek. Miałam tego żałować już do końca życia. Co pani zrobiła? Zawarłam pakt z diabłem. Nie zamierzałam nikogo skrzywdzić, przysięgam. Przysięgam, Fräulein. Ale nie chciałam, żeby Leon ode mnie odszedł. Odszedł z nią. Ale nie mogłam nic zyskać. Powinnam była się domyślić. Thank you.
Musimy natychmiast ruszać, zanim tu ugrzęźniemy! Przeprawiać się w tę pogodę? Oszalałeś? Nie ma wyjścia, Leni! Inaczej wpadniemy w ręce brązowego cienia! A obie wiemy, co to znaczy! Musimy zostać i zapewnić Leonowi jak najwięcej czasu! Leon, ja... Ona ma rację! Działaj! Już! Chodźmy! Dana! Nie! Nie utrudniaj tego bardziej! Dana! Kocham cię, Leon. A ja ciebie, Dano, najbardziej na świecie. Dalej, chodźmy! Ludwik od tamtej pory szukał szczątków Leona. Ale to odwilż i globalne ocieplenie odkryły ciała. A wraz z nimi moją zbrodnię. W
Właśnie wtedy, kiedy się pojawiłaś, Fräulein. Leni. Mój Ludwiku, czy mi kiedyś wybra? Panie Ludwiku, proszę! Nie, Fräulein. Zasłużyłam. Miejmy to już z głowy, Fräulein. Opowiem o moim ostatnim spotkaniu z Daną. I to będzie wszystko. Okej, słucham. To było rok po śmierci Leona. Niedługo po wyzwoleniu Wagen. Przywitaj się z dawnymi znajomymi przed pójściem do ambulatorium, odwiedź Leni. No dobrze, słuchajcie, w tym odcinku to będzie tyle. Te zadania będziemy już sobie realizować w kolejnym. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Zachęcam do subskrybowania, łapkowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!